Cześć, w dzisiejszym odcinku inspirujących rozmów z klientami gościmy u Daniela Marzec, dyrektora zarządzającego firmy IGUS. Nawet możemy to nagrywać na hali, także macie możliwość zobaczenia, jak powstają kable i prowadniki kablowe produkowane przez tą firmę. Cześć Marek, dziękuję za zaproszenie. Dzięki. To ja dziękuję za to, że się zgodziłeś na to, żeby podzielić się swoim doświadczeniem i też pewnymi aspektami też naszej współpracy. A historia Daniela jest tym bardziej ciekawa, że jeszcze 7 lat temu dołączył do firmy IGUS jako inżynier sprzedaży odpowiedzialny za rejon warszawski, centralny, a teraz jest dyrektorem zarządzającym ponad 100-osobowym zespołem zarządza i jest bardzo dobrym liderem, nie tylko menadżerem, dyrektorem, ale liderem rozwijających innych ludzi. I Danielu, jakbyś mógł powiedzieć, jaki jest ten sekret twój, który właśnie cię doprowadził do tego miejsca, że teraz inspirujesz innych ludzi i rozwijasz bardzo skutecznie firmę? Ja bym to podzielił na dwa czynniki. Takie czynniki zewnętrzne i czynniki wewnętrzne, takie zależne ode mnie. Z zewnątrz bym powiedział w ten sposób, trafiłem do świetnej firmy, ze świetnym zespołem, ze świetną kulturą organizacyjną i trafiłem też na świetnego pierwszego szefa. A ktoś mi to kiedyś powiedział, że to jest bardzo ważne w życiu, na jakiego pierwszego szefa się trafi jako młody człowiek, ponieważ też on jest w stanie nawet bardzo wpłynąć i ukształtować to dalsze życie tego człowieka. Także też nie bez przypadku tutaj jestem, bo ty byłeś moim pierwszym szefem, za co też ci dziękuję. Teraz zwracając od wewnątrz, tak? Na pewno z jednej strony się mówi, że szczęściu trzeba pomagać. Się wydaje, że ja temu szczęściu też pomagałem, dlatego że trafiając do IGUS-a, to co zastałem, ja bardzo wierzyłem w tą firmę i już od pierwszego dnia ja widziałem niesamowity potencjał rozwoju w tej firmie. Było nas wtedy 16 osób, ja byłem 16 w firmie. Dokładnie, to była mała organizacja jeszcze tak, wtedy. Tak, to była bardzo mała organizacja, byłem 16. Ale ja bardziej widziałem możliwości, niż skupiałem się na obecnych problemach. Bardziej patrzyłem na to, jak możemy coś zmienić. Bardziej wierzyłem w zespół, w firmę, w możliwości w rozwoju, w klientów, niż szukałem obecnych problemów. Wydaje mi się, że to bardzo mi pomogło. Z drugiej strony to też jest to, czego się nauczyłem w IGUS-ie. Nauczyłem się słuchać. Kiedybym się cofnął równo o 7 lat wstecz, to bym powiedział, że byłem w 50% słuchaczem, a w 50% nadawcą. W tym momencie mogę powiedzieć, że już w 80% jestem słuchaczem i w 20% nadawcą, a chciałbym się tak naprawdę stać w 99% słuchaczem i to by mi pomogło jeszcze lepiej siebie rozwijać i rozwijać też firmę i cały zespół. Cały czas jestem jeszcze zbyt mocnym nadawcą, ale to już może do tego wrócimy później w trakcie rozmowy. Z jednej strony ja obierałem też swój jakiś pewien cel. Miałem swoje cele, widziałem możliwości rozwoju, ale z drugiej strony myślę, że ważna rzecz, która mi pomogła, to to, że ja słuchałem w rzeczach, w których nie miałem kompetencji, nie miałem doświadczenia. Ja po prostu dawałem wiarę ludziom, którzy na tym się znali. Szczególnie na tym etapie, jak już stałeś się menadżerem, prawda? Bo na razie najpierw pracowałeś na stanowisku samodzielnym, a później miałeś mały zespół. Tak. I właśnie tak zacząłeś rozwijać swoje kompetencje menadżerskie i liderskie. Tak, ja myślę, że nawet na każdym etapie, bo tym pierwszym etapem to był po prostu etap zewnętrznego inżyniera sprzedaży. I wtedy bardzo wierzyłem swoim kolegom, doświadczonym o parę lat więcej. Ich słuchałem, ich pytałem i starałem się łączyć od nich wszystkich to, co najlepsze, wyłapywać to, co najlepsze. No właśnie. A później był ten kolejny etap, ten etap taki zarządzania, o którym nie ukrywam, że gdzieś tam marzyłem na początku swojej kariery, też tak zaplanowałem swoje życie, swoje wykształcenie, gdzie chciałem iść w kierunku zarządzania, to się całe szczęście udało, dostałem tą szansę. I później właśnie był już ten efekt, kiedy dostałem pierwszy zespół, kiedy zacząłem zarządzać produktem, później zespołem. I jakoś to cały czas idzie do przodu. Ja wiadomo, że cały czas ewoluuję i każdy z nas ewoluuje, cały czas się zmienia też otoczenie, które jest dookoła nas, ja też się zmieniam. No mam właśnie nadzieję, że w takim skrócie te 7 lat mogłem pokazać. No ja też to, co właśnie ciebie poznałem, no bo właśnie pracowaliśmy razem. Kiedyś też ciebie zatrudniałem, to też jest jakaś też dla mnie taka osobista satysfakcja, że zarówno ty, jak i firma rośnie. Że też jesteś taką osobą, która sobie stawia cele i jest bardzo wytrwała w realizacji tego, co sobie postanowi. To się też gdzieś tam zarówno w tym życiu zawodowym, jak i prywatnym u ciebie widać. No i to jest rzeczywiście inspirujące dla innych.
A tak patrząc właśnie od strony samego Igusa i firmy, ponieważ ty byłeś też w sumie przecież, zanim przyszedłeś do Igusa, byłeś takim przedsiębiorcą. I to też mnie ciekawi, jak z tej perspektywy, co ci dał tak naprawdę Igus? Z jednej strony rzeczywiście zgadzam się z tym, że ja jestem taki, że bardzo mocno dążę do celu. Czasami jestem nawet za bardzo uparty w tym, co chcę osiągnąć. Tutaj podziękowania przede wszystkim dla mojej żony, która ze mną wytrzymuje też często, dzięki razem z moją upartością. Ale co mnie ruszyło w Igusie? Możemy znowu wrócić do tej historii igusowej, tak? Czyli ja generalnie, będąc gdzieś tam młodym człowiekiem, mając tam kilkanaście lat, będąc w liceum, miałem czasami może nawet trochę takie utopijne myślenie, że ja zawsze marzyłem o tym, żeby pracować w firmie, która będzie taką firmą, gdzie ludzie będą równi, gdzie czy to zarząd, czy szefowie, czy menadżerowie nie będą się wywyższać. Patrzyłem na otoczenie, środowisko, w którym pracowali moi najbliżsi i obserwowałem to wszystko, co się dzieje i mnie to tak wewnętrznie bardzo bolało. Ponieważ widziałeś tam takie zarządzanie w stylu kija i marchewki, tak w innych miejscach. Też widziałem tą pewną hierarchię, brak wpływu ludzi na pewne rzeczy, no właśnie. Taki brak motywacji tych ludzi, albo gasnąca motywacja tych ludzi. I ja sobie tak wierzyłem, że ja będę pracować w takiej firmie, że ja będę coś takiego robić, albo może sam stworzę taką firmę. I rzeczywiście firmę stworzyłem, tylko że byłem jeszcze bardzo młody i była to firma dwuosobowa. Tak naprawdę ja byłem szefem tej firmy, pomagał mi jeszcze kolega. No właśnie, byłeś takim mikroprzedsiębiorcą. Tak, byłem takim mikroprzedsiębiorcą. Prowadząc tą firmę po dwóch latach doszedłem do wniosku, że chciałbym spróbować w takim prawdziwym biznesie, ponieważ to była firma, gdzie zajmowałem się szkoleniami dla dzieci. Powiedziałem, chcę spróbować w prawdziwym biznesie, zobaczę, gdzie życie, gdzie wiatr mnie poniesie. I powiedziałem, okej, mam okres, taki sezon tak zwany górkowy, to były wakacje, nie miałem zajęć z robotyki. Powiedziałem, poszukam pracy. I zacząłem szukać tej pracy, wysłałem CV i trafiło na Igusa. I to, co mnie przede wszystkim uwiodło po pierwszym spotkaniu rekrutacyjnym w Igusie, kiedy posłyszałem o systemie solarnym, zobaczyłem to na przykład też, jakim ty jesteś szefem, czyli okej, rekrutował mnie dyrektor firmy, zarządzający, a ja zobaczyłem, okej, jaki ten dyrektor jest taką otwartą osobą, jaki ten nasz sposób prowadzenia rozmowy był taki luźny, nie widziałem tej takiej różnicy poziomu pomiędzy nami, mi to bardzo się spodobało. I pomyślałem, spróbuję. Nie miałem nic do stracenia. Byłem młody, miałem całe życie przed sobą. I to był strzał w dziesiątkę. I zaczynając tą pracę, po pierwszych tygodniach pracy, zacząłem dostrzegać coraz bardziej tą kulturę Igusa, tak? Czyli ten prawdziwy system solarny, który został stworzony przez naszego prezesa Franka Blasę jeszcze w latach 80. I ja mogę powiedzieć w 100%, że to, co on wtedy wymyślił, to jest moim zdaniem rewolucyjne jeszcze na dziesiątki lat do przodu. Dokładnie. I ja poczułem gdzieś po paru miesiącach, czy nawet paru tygodniach, że ja chcę pracować w takiej firmie, tak? Ja się w tym fajnie czuję. I wtedy już podjąłem decyzję, że w ogóle rezygnuję z tej działalności na 100%, zawieszam tą całą działalność, poświęcam się Igusowi. No właśnie. Także chyba to mnie uwiodło. No właśnie, to też jest taki przykład tego, że przy tym nowym sposobie zarządzania, o którym tutaj zarówno ja mówię, jak i ty też w różnych miejscach na ten temat mówimy, czyli czy to nazywamy turkusowe organizacje, czy samozarządzanie, to nie jest problem wielkość organizacji, tak? Czyli tutaj można spokojnie Igusa by nazwać korporacją. Nikt takiego zwrotu tutaj w kulturze organizacyjnej nie używa, natomiast rzeczywiście mogą być duże organizacje, duże firmy, w których się dobrze pracuje i ludzie mają wpływ na to. I tutaj Igus jest bardzo dobrym przykładem, prawda? Tak, Igus jest tego bardzo dobrym przykładem, bo my tak w sumie... To jest takie fajne odniesienie, jeżeli spojrzymy na pracowników Igusa, którzy już wywodzą się z pewnych organizacji i pracowników Igusa, którzy zaczęli w Igusie. Ci, którzy zaczęli w Igusie, oni myślą, że świat jest taki jak w Igusie. Czyli, że my mamy jakiegoś tam bardzo mało planowania, budżetowania, raportowanie też jest jakieś tam skrócone do minimum. I oni myślą, że taka jest rzeczywistość, że czasami po prostu wystarczy przyjść, przekonać szefa i możemy na przykład przeznaczyć jakiś specjalny budżet na jakiś projekt. Tak naprawdę my nie mamy tego budżetu, także my bardziej zawsze staramy się podejmować racjonalne decyzje. Teraz osoby, które przychodzą z zewnątrz, mówią, zauważają tą różnicę i bardziej ją doceniają. Osoby, które są już w naszej firmie, często po prostu myślą, że świat taki jest, że tak wygląda prowadzenie firmy, a moim zdaniem to pomimo tego, że ja nie pracowałem w żadnej innej dużej firmie poprzednio, to uważam, że jest odmiennie i że jednak przeważająca jest ta ilość firm, które są bardzo
usystematyzowane, wszystko jest zaplanowane, na wszystko są normy, procedury. To ma też swoje plusy, no właśnie, ale niestety to dusi kreatywność. Dokładnie. Danielu, po tym jak odszedłem z Igusa i teraz rozwijam firmę Eco Coach, rozmawiam często z właścicielami, dyrektorami, prezesami małych, czasami średnich przedsiębiorstw, którzy mają pracowników i oni, jak ich pytam, czy właśnie szkolą swoich pracowników, oni mi odpowiadają, że oni nie mają potrzeby szkolić, ponieważ jeśli ich przeszkolą, to ludzie będą wiedzieli więcej i odejdą do innej firmy. A Igus jest takim przykładem, że właśnie rozwija się też dzięki temu, że tak naprawdę ludzie powiększają swoje wiedzę, powiększają swoje kompetencje i później rozwijają produkty, rozwijają działy sprzedaży. Ty byłeś szkolony, ja byłem szkolony i wiemy, że to się sprawdza. Co byś odpowiedział takiemu dyrektorowi, prezesowi, właścicielowi firm? Mogę mieć kilka porad. Tak? Okay. Z jednej strony uważam, że jeżeli ma z tym, być może jest to spowodowane jakimiś złymi doświadczeniami z przeszłości, to niech po prostu zmieni trenera. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, uwierzmy w ludzi i załóżmy to, że ludzie, jeżeli mają odejść, to i tak odejdą. A szkoląc ich, mamy większą szansę na to, że powstanie tak zwana ta zasada wzajemności, którą wszyscy znamy. No właśnie. Pracownik, który czuje, że może się rozwijać w danej firmy, nie ucieka z tej firmy dla podwyżki rzędu 10 czy 15, 20%. I mam to sprawdzone również w swoim zespole, bo też ze swoim zespołem wielu moich pracowników, moich kolegów z pracy mówi mi o tym, że potrafią czasami dostawać super oferty, ale oni jednak finalnie patrzą na to, z kim współpracują, w jakiej kulturze współpracują i też działa ta nasza zasada wzajemności. Tak samo też jest ze mną i tak samo pewnie też było z tobą. Także tutaj możemy być z tym spokojni, że jeżeli ktoś ma uciec, i tak ucieknie i nie ma co tej osoby zatrzymywać siłą. Trzecia sprawa, nie wiem, czy ja to wspominałem na początku rozmowy, czy nie, ale to mówiłem też w tej zasadzie takiej, czyli jeżeli ja się na czymś nie znam, czyli ja nie mam w tym doświadczeń, no to właśnie, żeby zaufać innym. Dokładnie. I to jest też ta zasada, którą bym tutaj polecał. Jeżeli ten dany przedsiębiorca sam nie miał szkoleń, bo być może jest przedsiębiorcą od lat i sam zaczynał swój biznes kiedyś i jego nikt nie szkolił, on się po prostu sam uczył. Dokładnie. I często ja podziwiam bardzo tych ludzi, którzy zaczynali swoje biznesy od samego początku, tak naprawdę nie wiedzieli jak, a tworzyli ogromne firmy. Dokładnie, i to jest w ogóle ogromne uznanie dla tych ludzi. Ale z drugiej strony, jeżeli do nich przychodzi człowiek, który mówi, ja jestem w stanie pociągnąć twój zespół dalej, to jeżeli ty, przedsiębiorco, nie masz w tym doświadczenia, to zaufaj innym, którzy mają w tym doświadczenie i przedstawiają dzięki temu realne korzyści dla firmy, dla kultury tej organizacji, dla później wyników tej organizacji. No właśnie, szczególnie, że też się zmieniają się technologie, zmieniają się nowe sposoby pracy. Tak. I tutaj też mogę zacytować Steve'a Jobsa, który powiedział, nie po to zatrudniamy mądrych ludzi, żeby im mówić, co mają robić, ale zatrudniamy po to mądrych ludzi, żeby oni to nam mówili, co my mamy robić. Tak? I dzięki temu też się cała firma Apple rozwijała i cały czas się rozwija. Tak. A jeszcze taką jedną rzecz, którą chciałbym wrócić do tego naszego procesu coachingowego, który kiedyś tam mieliśmy pewnie z rok temu. I też jest wielu przedsiębiorców, którzy jeszcze nigdy nawet nie wiedzą, co to jest do końca. Jakbyś tak z perspektywy powiedział, co z tego zostało u ciebie, jak to wspominasz? Dla mnie to był pierwszy proces coachingowy. Wiem, że ty wtedy też zaczynałeś takie pierwsze praktyczne i to była też taka nasza umowa, że robimy to dla takiej próby zupełnie niezobowiązującej z dwóch stron, ale ja to powtarzałem wielu osobom też w firmie, z wielu swoim znajomym, że na przykład u mnie to wypaliło. Ja nie wiem, czy to zależy od formy materiału, który jest bardziej podatny, mniej podatny na ten coaching. Być może tak. Pamiętam, że to był rok 2016 i to był jeden z takich cięższych momentów u mnie, ponieważ miałem już, to był taki moment, kiedy w moim dziale było około kilkunastu osób wtedy i miałem taką sytuację, że straciłem kilku pracowników ze swojego działu. Miałem też taką sytuację, gdzie bardzo się prężnie rozwijaliśmy i nie byliśmy w stanie nadążać za tym wszystkim. No właśnie. Można by powiedzieć, że z wieloma tam procesami sobie wtedy nie radziliśmy. Byłem też taki trochę podłamany na takiej zasadzie, że nie wiedziałem, co będzie dalej. Wtedy rozpoczęliśmy ten proces coachingowy. Opracowaliśmy na tym procesie coachingowy plan. Plan, który w sumie ja w 100% miałem, tylko trzeba było to wszystko pozbierać do kupy, bo ten plan był dosyć rozbudowany. I my ten plan, pamiętam, rysowaliśmy na jakichś takich kartkach, układaliśmy te kartki. Po tych kartkach chodziłem, patrzyłem z lewej, prawej strony.
z przodu, z tyłu, wiem, że tam były różne metody, które stosowałeś, ja się na tym nie znam tak dokładnie, ale finalnie te metody różnego spojrzenia z zewnątrz, od swojego spojrzenia, spojrzenia jeszcze klienta czy kogoś innego, pomogły mi w tym, że ja po prostu wróciłem do biura, przyszedłem kolejnego dnia do pracy, ja zacząłem realizować ten plan. No i właśnie. Pamiętam, że później gdzieś po roku doszliśmy do wniosku, że może jeszcze spróciliśmy do tego procesu coachingowego, ale powiedzieliśmy, okej, to najpierw zobaczmy na ten stary. No mieliśmy, tak. Trzymałem tą dokumentację całą z tego naszego spotkania, w sumie dwóch spotkań w jakiejś teczce. Wyjęliśmy to i tak zacząłem sobie na to patrzeć i w sumie zacząłem się śmiać. Bo z jednej strony te problemy, które wtedy miałem, to były tak naprawdę bohoski, które na chwilę obecną mi się wydają, a z drugiej sobie z tak strony spojrzałem na to i powiedziałem, okej, plan jest w 100% zrealizowany. No super, tak, tak. Mnie to cieszy i to cieszy mnie też, że właśnie też, że bazując na twoich kompetencja na twoich umiejętnościach cały czas tak skutecznie rozwijasz zespół i rozwijasz organizację. No i dziękuję ci też, że mi gdzieś tam zaufałeś, tak? No bo ja też byłem wtedy na początku tej drogi. I kończąc już do tutaj naszego brzegu, że tak powiem, naszego wywiadu, jakbyś miał taką jedną radę, którą mógłbyś przekazać innym przedsiębiorcom, którzy może są na różnym etapie swojego rozwoju, jak właśnie tak skutecznie rozwijać ludzi, rozwijać organizacje, co powinni zrobić? Jedną? Może być jedna, dwie, trzy. Będą dwie, one będą bardzo połączone ze sobą. Słuchaj, to jest najważniejsze po prostu. Ucz się słuchać i staraj się jako, jeżeli chcesz być dobrym szefem, staraj się być w 99% słuchaczem. Wiem, że to jest bardzo ciężkie. Sam to znam na swoim przypadku. Jest to bardzo ciężkie do zrealizowania. A po drugie, jeżeli robisz cokolwiek nowego, wprowadzisz jakiś nowy projekt w firmie, podejmujesz jakąś decyzję, załóż sobie ty wewnętrznie, że ty nie masz racji. Rację ma twój zespół. Później się z tym prześpij. Porównaj te dwie racje i wtedy będziesz mieć dobry wynik, który ci wyjdzie na dobre. Tyle. Dzięki za tę dobrą radę, dobre dwie rady. I też dziękuję za to, że mogliśmy być tutaj na tej hali produkcyjnej, też się powiększyliście. I też mieliśmy razem możliwość przejechać się hulajnogami. Tak, dokładnie. Bo już dawno nie jeździłem. To też jest jedna z rzeczy, też rozbudowaliśmy rzeczywiście naszą produkcję Ready Chainów tutaj w Polsce i też staramy się trzymać tą taką naszą efektywną pracę, efektywne zarządzanie. Wiadomo, że praca to też jest komunikacja ludzi, kiedy robi się już do przejechania paręset metrów, to czasami hulajnoga jest w tym stanie lepiej pomóc. Także dziękuję bardzo i życzę powodzenia w rozwijaniu cały czas Dzięki Marek. W Polsce. Dzięki Marek.